Nie wiem, czy to wypada, bo że ja z papierosem, ale mam to w dół, no, w czterech literach. No cóż, kawka musi być, słuchajcie. Się powtarzam, co nie? Dobra, dzisiaj jakiś taki dobry humor mam, bo się w końcu, kurde, wyspałem. I to tak konkretnie. Także dzisiaj się weźmiemy już tak na tip-top, na tą bramkę się ugiąłem do Zello. I będę jednak robił według tego schematu, który właśnie teraz widzicie. A widzicie taki schemacik tego typu, na którym jest... No, chciałem tam gdzieś chodzić. Zello się odzywa, także wiecie, trochę ich wyciszę, potem sobie można posłuchać. Na schemaciku muszę sam go sobie otworzyć. Jest coś takiego jak separacja całkowita od urządzenia, czyli w naszym przypadku od komputerka, który tutaj się wala. Znaczy on działa w tej chwili, nawet o, mam tutaj jakieś zdjęcie, który przysłał. I musimy zrobić separację taką samą, jak tutaj jest na schemacie. Czyli trzy transformatorki, w tym, że dwa transformatorki, jeden do jednego. Już się tutaj zaraz wam pokażę, bo tu właśnie mam takie fajniutkie transformatorki. Z radiostacji bodajże jakieś tam filtry. Sobie nawiniemy transformatorki. I już wam pokazuję. Takie, tego typu są transformatorki. To trochę takie oklejone, ale je zaraz będziemy tutaj już innego rozebrałem. O, są takie rdzenie. W środku jest taka szpuleczka, jak prawie, jak tylko malutka, jak do maszyny, do szycia. Się nawija. No. I się będzie dzisiaj nawijać. O, drucik mi tutaj się, nie wiem, czy to widać ten drucik, bo jest bardzo cieniutki. Zobaczymy, czy kamerka łapnie. Ta-da, łapnęła. Jest to 0,1 drucik, czyli bardzo cienki. Musimy zrobić dwa transformatorki 1 do 1. I ja tak sobie pomyślałem, że zrobię sobie odwinę tego drucika 3 metry. W sumie odwinę 6 metry i złożę to na pół. Wtedy będę wiedział, że dwoma na raz winę identycznie. A ilość zwojów, no to ma być 500, ale zróbmy w ten sposób, że obliczymy długość tego drucika i tyle ma wejść w ten rdzeń. Nie będziemy dochodzić nawet, ile tam będzie tych zwoi. Czym więcej, tym lepiej. Tym niższa częstotliwość, tym audio bardziej przeniesie. Mniejsze straty na rdzeniu. Czyli do pełna. Winiemy do pełna, nie będziemy się zastanawiać ile. Może się zastanowimy jak. Czekajcie. Jak to na mnie zadziała, nie? Dobra. Bierzemy się do nawijania. Get to stop. Okej. Okay. Odmierzone są po... dwa razy po 3 metry. Mam podwójny drucik tutaj w rękach. Bierzemy się do nawinięcia cewki. Tak, sobie zakładamy to. Patrzy... w okular patrzymy. I dobra. Fajnie by było zamontować ten rdzeń na czymś, także wiecie co? Poczekajcie chwilę, ja sobie wezmę śrubkę. Okej, okay, zamontowana szpuleczka na śrubeczce, słuchajcie. Podłączona wpętarka pod zasilacz i teraz będziemy sobie ustawiać małe obroty. To jest ta wkrętarka, która mi wybuchła, ale to tam mało ważne. No dobra, i teraz tak, gdzie ten nasz drut? Jaki drut, nie? Co ci ja... Dobra, już nie będę kończył, bo brzydko bym chciał powiedzieć. Czyżby się poplątał? Może nie. Może nie. Bierzemy tak, podwójnie, prawie jak na nawijarce.
mamy jedno wyprowadzenie. Okej. Okay. No i teraz sobie ładnie to winiemy. Zwój przy zwoju. To praktycznie sam układa. No, tutaj w ręku poczułem, że się załamał. Musimy to odprostować. Ok. Wiecie, co wam powiem? 3 metry to jest mało. Ale numer. Czyli robimy to jeszcze raz, bo to będzie mało. Trzeba z 10 metry. Koniec, 3 metry. A tutaj mam trochę na dnie. Dobra, nie ma co. Czyli jednym słowem odwijamy to, ściągamy ze śrubki i robimy na nowo, tylko tym razem większą ilość. Większą ilość przygotujemy drutu. Ok, to jest tak. Zrobiłem. Jeszcze raz. Ok, słuchajcie. Kurwa, jeszcze raz. No dobrze. Dwie identyczne szpulki wziąłem, tak żeby ich nie rwać, nie odmierzać tej długości. I winiemy po prostu to do końca. A co tu mi się stało? Czemu to mi się rozeszło? Chyba za bogato, żem to wkręcił, ale zaraz to się ściągnie. Musimy tak przyłożyć sobie tutaj drucik, o, w koło śrubki, do szpulki i zaczynamy winąć to w tą stronę. Pełna, więcej nie ma sensu winąć. To musimy tylko jakoś zabezpieczyć delikatnie. Tylko teraz tak, gdzie ja mam jakąś taśmę? Tutaj są jakieś takie stare taśmy, które tutaj były na tym. Można dać papierek, można dać taśmę. Dobra, ściągamy to, robimy drugą taką samą, a trzecią zrobimy z drutu 0,3 mm i nawiniemy 20 zwoi tylko, jako pierwsze, a potem tym cieniutkim drutem do pełna ile wejdzie z drugiej strony i to będzie przekładnia 16 do 500, tak przynajmniej ma być, czyli 16 zwojów po pierwotnej,
Ja zrobię 20, żeby nie obciążać audio za bardzo. No, ale za to tego wyjdzie 600, a nie 500, tego cienkiego. Gdzieś około zwoi. To w sumie to jest wszystko na oko, bo to nie musi być dokładne, słuchajcie. Tu ma przejść tylko audio. I te audio po drugiej stronie, jeśli chodzi o ten grubszy rdzeń do PTT, to aby tylko napięcie wychodziło. Aby napięcie na bramkę, na bazę tranzystora wyszło. Dobra. Robię wszystkie trzy i za chwileczkę będziemy montować to na tej płytce. Sprawdzimy, czy to wyjdzie. No. Kolejny. To już czwarta chyba. Trzecia czy czwarta podejście do bremeczki. No ok, składamy z powrotem filterki. Czyli zobaczcie, cełeczkę wrzucamy tak, żeby tutaj nie przyciąć żadnego przewodu. W korpus. Drugi korpusik na to nakładamy. O, on ma taki plasticzek w środku, który musi tutaj wleźć, tak żeby nie zadrapać. Pięknie. Zakładamy takie coś. Tu płytkę. I teraz ściskamy to wszystko metalowo obejmą. I zaraz sobie przemierzymy, czy nie mamy zwarć między jednym a drugim ozwojeniem. Oby tutaj tych zwarć tu nie było. I potem sobie zmierzymy, ile to ma indukcyjności. Aha. Widzicie, że to takie łatwe to ścisnąć. Co tu wlazło? O, jedna strona siedzi, jeszcze jedna. Ok. I słuchajcie, i mamy transformatorek z dwoma cewkami, z czterema końcówkami. Drugi będzie taki sam, a trzeci będzie tak jak mówiłem. 16 do 500 albo tam 20 do 600. Najważniejsze elementy mamy, czyli płytka i trzy transformatory separujące. Dwa separują audio, a jeden separuje PTT, czyli wybiera sygnał z audio i idzie sygnał na VOX, czyli jeden do VOXa, ten 16 grubego i 600 cienkiego. I dwa symetryczne do audio. No dobra, mamy płytkę, mamy transformatorki, zaraz szukamy reszty elementów i działamy.
kładzik jest zmontowany, tylko teraz jeszcze kwestia podłączeń. Za chwilę bierzemy CB radio, bierzemy takie oto łącze. Tutaj te potencjometry musimy usuwać, bo niczego nie potrzebne. Wtyczki, jedna mono, druga stereo. W sumie to można dwie stereo, nawet wypadałoby. Tutaj musimy to rozlutować, bo to jakieś takie na pająka podchody były. O. No i dobra, tu mamy plus, tu mamy minus, tu mamy PTT, tu mamy czerwony mikrofon, zielony wyjście audio z CB radia. No i dobra, rozlutowujemy to wszystko, bo tego niczego tutaj już nam nie jest potrzebne. O. I bierzemy się za podłączenie. Także za chwileczkę podłączony układ i będziemy testować. No dobra, ok. Podłączony mamy CB radio. Na razie kanał 28. Podłączyliśmy się. Zaczęło szumieć. Ustawmy sobie squelcha. O, żeby nie szumiało nam na razie. Teraz tak. Sprawdźmy, czy nasz VOX zadziała. Tu mamy sygnał audio i sygnał audio do włączania VOXa. Lewy, prawy kanał osobno. Więc tu mam generator 1,3 kHz, podpinam sobie się pod masę i pod wejście VOXa. Przełączyło. Ok, zróbmy sobie tutaj, mam drugie radyjko. Przełącza, zobaczcie. Z generatora sygnał. Na drugim radyjku też mam. Mam w tej chwili normalnie odbiór z tego radia. Czekajcie, tutaj sobie podepnę jakiś kawałek. Na razie sztuczny obciążnik. Pod to drugie radyjko i kawałek antenki, tak żebyśmy mogli zobaczyć, czy nadaje. Nadaje. Jest jakiś przedźwięk sieci, ale to ogólnie masy, nie? No tak, tutaj mamy tą separację, ten układzik z separacją. Dobra, podłączmy się pod kompa. Tu mamy kompa. Musimy sobie to rozłączyć, tak żeby tutaj trochę mniej tych kabelków było, kabeleczków. Pozbierać to. To już niepotrzebne. To niepotrzebne. Myszka to będzie potrzebna, to jest generator. To generator już też na razie niepotrzebny. Bo przetestowaliśmy i chodzi, tak? Coś tam myszka mi się rozpina. Ok. Pokaż przełączonych, pokaż. Obecnie, dobra. Mamy CB radio, mamy drugie CB radio, tu jest jedno CB radio, tu stoi z mikrofonem. O, mamy Zello, mamy mikrofon, dobra. Jedziemy teraz tak. Może tak, może tam już nie będziemy nic ustawiać, bo to jest na ten PC, tak? Dobra. Odpalmy sobie Zello. Klikniemy sobie test. No dobra, on się odezwał. Czyli wyjście sygnału ze słuchawek. Musimy sobie wykryć. Wyjście słuchawki. Ok. I teraz zobaczmy, czy przyłączy nam PTT. Raz, dwa, test. Raz, dwa. Za słabe wyjście, słuchajcie, za słabe wyjście mamy. Dobra. Ostatnie sobie wzmocnienie. Nie, słuchaj, ja tutaj chcę zobaczyć. Nie przyłącza mi tego PTT. No kurde, ale numer. Bo właśnie teraz o
chcę zobaczyć, czy to w ogóle, jak to jest z tym odbiorem, nie? Znaczy, w tą stronę, żeby PTT przełączyć. Moment. No powinno było być już. Teraz tak, głośność. Okej, okay. Czyżby aż taki duży sygnał był potrzebny, żeby PTT nam przełączyło? Niemożliwe. Sygnał wyjścia liniowego powinien starczyć w zupełności. Chyba, że na tym kanale... Moment. Że nie mamy wyjścia na tym kanale. Raz, dwa, jeden, dwa. Nie przełącza. Nie przełącza. Musimy sprawdzić, czy mamy w ogóle sygnał tutaj. Osko. Gdzie jest ten? Oczywiście oberwało. Masa. Krokodylek. Moment, zaraz to pospinamy i wracamy z powrotem. No dobra, okej, okay, słuchajcie, podłączony jest układ. Musiałem jednak wyrzucić ten transformator od separujący PTT, czyli nośną w radiu. Ustawione są 28 kanały. I teraz tak, krzyczę tutaj z tego radyjka na te radyjko, a tutaj mamy Zello. I zobaczcie, co będzie. Raz, dwa, trzy, test, raz, dwa, jeden, dwa, trzy. Słychać mnie teraz dobrze, czy jeszcze brumi? CB Radia w necie. Jeszcze raz powtórz, bo cię urwało. No to jeszcze tylko kwestia zasilania, nie? A weź jeszcze powiedz coś dłużej. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, siedem, jedenaście. Przełączyło? Trzynaście, pięćdziesiąt dziewięć, dwa, trzy, pięć, siedem, jedenaście. Dobra. Dobra, słyszałem. Przełącza się już. No, okej. Okej, słuchajcie, to jest tak. Przemienniczek, taka mała płytka, dwa separatory do audio. Jeden w stronę od radia do PC-ta, PC postawiony serwer, nadaje w świat, odbieramy w każdym jednym telefonie. I oprócz tego z sieci przechodzi tędy, jest dwa sygnały, lewy i prawy. Lewy trafia na ten ogranicznik przez drugi separator i trafia na wejście mikrofonu radia, a drugi sygnał, prawy kanał, trafia na wejście Voxa, już bezpośrednio, bez tego separatora. Będę musiał jeszcze raz nawinąć ten transformator, ale to kwestia jest dopracowania. Dużo czasu to się schodzi na takie dopracowanie, także to jeszcze to jest drugie tyle roboty, co do tej pory. No. Były różne anomalia, nie pytajcie, bo są nadal te anomalia. No ale to już zadziałało, także teraz już tylko kwestia zrobienia tego wszystko pięknie, ładnie w iglu, a nie prototypowanie, tylko zrobienie kompletne po całości i spięty komputerek i spięty z radiem CB. Z każdego mobilka możemy sobie krzyczeć. Już w tej chwili jest słyszalne, na przykład tutaj na tym jest przemiennik w Szczecinie postawiony, bramka. Także niedługo może jeszcze będzie parę innych przemienników. I
CB Radia z mobila mamy praktycznie całą Polskę. Dobra, dzięki za obejrzenie. Pozdrawiam Polskę. Nie tylko Polskę. Dzięki internetowi praktycznie możemy z internetu porozmawiać przez CB Radio, będąc obojętnie gdzie, nie? Tam, gdzie mamy zasięg. Dobra, słuchajcie, bo my tutaj tak zapomniałem o rozdrutelnicy i w ogóle w gruncie to już zadziałało. Teraz jeszcze kwestia właśnie zasilania, bo tutaj stoi zasilacz taki tęgi. On strasznie brumi, także kwestia jest dopracowania tego, żeby... Chociaż w sumie on ma dużo filtracji, ale nie ma stabilizacji, dlatego to brumi, nie? No, kwestia dopracowania i co? I wszystko zmontowania w jedno skrzynie i poza miasto, no. Żeby miało większy zasięg. Pozdrawiam.